Zapraszam na szczery skrót filmu Fantastyczne zwierzęta, zbrodnie Grindelwalda. Jeśli takie filmy Wam się podobają, to zostawcie łapkę pod tym filmem, a już niedługo zajmiemy się wszystkimi grami serii o Harrym Potterze. Z racji tego, że wszystkie instytucje w tym świecie cechują się zerową kompetencją, drugi film zaczynamy od ucieczki Grindelwalda z więzienia. To znaczy Grindelwald uwalnia jednego ze swoich zwolenników, który się tylko pod niego podszywa. Bo wiecie, Grindelwald jest na tyle zarąbisty, że do ucieczki nie potrzebuje czasu ekranowego i ucieka między filmami. Mimo, że najważniejszym wydarzeniem finału ostatniego filmu było to, że Grindelwald zostaje złapany. I cała ta początkowa sekwencja jest tak idiotyczna, że mógłbym zrobić o niej cały odcinek. Serio. Przykładowo, skoro w tym świecie w tak łatwy sposób można się pod kogoś podszyć, to dlaczego nikt nie sprawdza tożsamości więźnia przed jego transferem? Szczególnie, że gość przez cały poprzedni film podszywał się pod Colina Farrella. I po co w ogóle go przewozić, skoro w tym świecie istnieje kilka różnych rodzajów teleportacji, żeby ułatwić pisanie scenarzystom przekombinowanych scen akcji? I jak w ogóle Grindelwald uciekł z więzienia? Z jakiegoś powodu Grindelwald bardzo interesuje się Credence'em. Tak, niestety ta postać nie umarła w poprzednim filmie i tutaj ponownie uraczy nas swoją przebojową osobowością i elokwencją. Credence jest w tym filmie niczym Rey. Bardzo chce poznać losy swojej rodziny i zaprzyjaźnia się z Nagini. Pasowałoby to do tytułu filmu, gdyby nie fakt, że Nagini nie jest tutaj wężem, a Azjatką, która się potrafi w niego transformować. Wygląda na to, że autorka uparła się, żeby każdej postaci sagi dopisywać rozbudowane historie. Wąż nie może już być po prostu wężem. Twórcy najwyraźniej zreflektowali się, że połączenie introwertyka i autystycznego zoologa to niezbyt dobry przepis na porywającą historię, więc rozpaczliwie wpychają tu jak najwięcej motywów i postaci z głównej sagi. Pamiętacie profesor McGonagall? Proszę bardzo, mimo że w tym czasie nie powinna się jeszcze narodzić, czego się nie robi dla fanów. Pieprzyć kanon ustanowiony przez autorkę. Zaraz. A na dodatek zobaczymy komputerowy Hogwart, który wygląda jak w Insygniach Śmierci, mimo że dzieje się przed kamieniem filozoficznym. Mamy ten idiotyczny wiadukt idący z dziedzińca do zakazanego lasu, który pojawił się jedynie w Insygniach Śmierci. Bardzo mi się to nie podobało, ale mówiłem o tym w jednym z filmów. A propos kamienia filozoficznego, patrzcie na tego obłąkanego dziadegę. To przecież Nicolas Flamel. Ten sam, o którym wspominają w jednym z tych dobrych filmów. Patrzcie, jak śmiesznie pomyka. No i oczywiście nie mogło zabraknąć młodego Dumbledora, który okazuje się być nauczycielem obrony przed ciemnymi mocami, a nie transmutacji, tak jak to było zaznaczone w książce. Mam pytanie, czy autorka scenariusza czytała własną książkę? Ale nie, bo trzeba było zerknąć scenę z boginem z dużo lepszego filmu i pokazać, jakby wyglądała, gdyby więźnia Azkabanu nie reżyserował mistrz, tylko do bólu generyczny reżyser. Ale serio, dlaczego za te filmy ciągle zabiera się gość, któremu najwyraźniej znudziło się to już 10 lat temu? I czemu te filmy są tak przeraźliwie brzydkie? Niestety teraz musimy przejść do pobieżnego omówienia fabuły tego filmu, ale jeśli chcecie powspominać, to zrobiłem taki szczery skrót o całej sadze Harry'ego Pottera, o tych dobrych filmach. Trwa on 1,5 godziny, link zostawiam w opisie. W każdym razie Dumbledore nie może wejść do klatki z Grindelwaldem z powodu jakiegoś głupiego paktu, który zawarli zapewne po jednej z upojnych nocy, więc prosi Newta, aby zwerbował Credence'a, zanim zrobi to Grindelwald. Później poznajemy odpowiedź na pytanie, które nurtowało nas od ukazania się kamienia filozoficznego. Co Dumbledore tak naprawdę zobaczył w zwierciadle Ain Engarb? Wełniane skarpety? Czy może swoją siostrę Ariannę, za której śmierć czuł się odpowiedzialny i poczucie winy dręczyło go do końca życia? Jednak nie, swojego byłego. Niestety oprócz Credence'a w tym filmie powracają również inne barwne postaci z poprzedniego filmu, takie jak Queenie, która uwięziła Jacoba pod miłosnym zaklęciem i uprowadziła biedaka do Anglii, żeby wziąć z nim ślub. Mimo że w normalnym społeczeństwie Queenie czekałaby za to bardzo długa odsiadka za kratami. Czarodzieje nie mają z tym problemu. Nawet nauczyciele pokazują eliksir miłosny w Hogwarcie i można je bez problemu kupić. I widzicie? Znowu wracam do tych dobrych filmów. No ale Jacob tak naprawdę kocha Queenie, ale nie chciał się z nią ożenić, żeby nie narobić jej problemów. No właśnie, pamiętacie tą emocjonującą scenę z poprzedniego filmu, w której deszcz usunął Jacobowi wspomnienia? Ten film całkowicie niweczy tę scenę, bo okazuje się, że Jacob wszystko pamięta. Nie przywrócono mu ustawień domyślnych. A film tłumaczy to w taki sposób, że deszcz usuwał tylko złe wspomnienia, a wiecie, Jacob ma tylko dobre, bo
Queenie. Powraca również Tina, która z powrotem zostaje przyjęta do grona Aurorów, ale jakoś specjalnie się z tego nie cieszy z powodu artykułu ogłaszającego zaręczyny Newta z jego ex. Ale wiecie, tak naprawdę chodzi o jego brata, ale ktoś omyłkowo zapisał imię Newta i oczywiście cały ten konflikt można by było rozwiązać w 10 sekund, ale twórcy ciągną tą dramę przez pół filmu jak w jakiejś brazylijskiej telenoweli. W końcu mamy tu do czynienia z niezręcznym człowiekiem, który utknął w źle napisanym filmie. Gdy Credence pomaga uciec Nagini, uwalnia w Paryżu kilka fantastycznych stworzeń, a Newt, uradowany faktem, że w końcu jego obecność w tym filmie została uzasadniona, chwyta swojego podręcznego pokebola i łapie kolejnego uroczego Pokemona, którego przodek najwyraźniej lubiał zabawiać się z kwiatami. Następnie Grindelwald wysyła w Paryż swoje brudne prześcieradło, aby dać znać, że szykuje się zlot jego fanów. Zanim to nastąpi, musimy poznać jeden z najbardziej idiotycznych zwrotów akcji, jakie widzieliście w kinie. Przez cały film pojawia się ten randomowy gość, który raz nawet więzi naszą trójkę, ale nagle zbiera mu się na drzemkę, więc uciekają. Później jednak ponownie ich osacza i poznajemy jego historię. Okazuje się, że koleś chciał się zemścić na ojcu Lety i w przypływie głupoty złożył wieczystą przysięgę, że zabije osobę, którą jej ojciec najbardziej kochał. I co ciekawe, tą osobą nie była Leta, tylko jej braciszek, który zaginął, ale wszyscy myślą, że jest nim Credence. I ten randomowy gość, chcąc naprawić najgorszy błąd swojego życia, jest zmuszony go zlikwidować, bo inaczej sam umrze. Jednak Leta mu przerywa i zdradza swój makabryczny sekret. Kilkadziesiąt lat temu, podczas podróży statkiem, jej braciszek nie przestawał drzeć jadaczki, więc Leta zrobiła to, co na opiekuńczą siostrę przystało. Podmieniła go na inne grzeczne dziecko z sąsiedniej kabiny. Nieszczęśliwie dla naszej bohaterki, chwilę później statek zaczął tonąć i trzeba było się z niego ewakuować. Leta oczywiście nie poinformowała swoich rodziców, że uciekają z nie swoim dzieckiem, a jakiś czas później fala zatopiła szalupę z jej prawdziwym bratem i w taki oto idiotyczny sposób Leta jest odpowiedzialna za śmierć swojego braciszka. Wiem, pojebana historia, ale dzięki niej dostajemy twist fabularny godny ostatniego Jedi. Credence nie jest Lestrange, jest nikim. Ale do tego jeszcze wrócimy. Tymczasem na zlocie swoich fanów Grindelwald wyświetla film o II wojnie światowej, twierdząc, że aby jej zapobiec, czarodzieje powinni wywołać wojnę z Mogolami i ich zniewolić. Poznajemy zdecydowanie najpotężniejsze zaklęcie z całej sagi, którego z jakiegoś powodu nikt nie użył przez 7 książek i o którym nawet nikt nie wspomniał. A myślę, że zaklęcie bardzo spodobałoby się pewnemu beznosemu czarodziejowi, bo masowo wyżyna twoich wrogów. Grindelwald zapowiada, że w jego świecie będzie można zmuszać Mogoli do wszystkiego, nawet do małżeństwa, a Queenie, która chce się hajtnąć z Mogolem, mówi, że to jest coś, co ją interesuje, więc dołącza do Grindelwalda. Powiedzmy sobie szczerze, Queenie to największa idiotka w tej całej serii. Postać Lety, czując, że wykorzystała już najgłupsze tropy fabularne, postanawia się ewakuować z tej serii. Oczywiście robi to w bardzo melodramatyczny sposób. Credence również dołącza do Grindelwalda i na końcu dostajemy kolejny zwrot akcji, tym razem godny Skywalker odrodzenie. Credence nie jest nikim, jest Dumbledorem. Najwyraźniej czary w tym świecie działają teraz jak moc w Gwiezdnych Wojnach i mówię o tych słabych, bo Credence po raz pierwszy bierze do ręki różdżkę i rzuca przepotężne zaklęcie. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę pod tym filmem, a już niedługo szczery skrót sekretów Dumbledora. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!